wcale. Bo przez nauczyciela plastyki z liceum, który znał Kubę jako perkusistę, a ja przyszedłem do szkoły. Pochwaliłem się, że gram na trąbce, on nas jakoś tak skojarzył i żeśmy się zaprzyjaźnili. Pracowałem od jakiegoś czasu, że ta improwizacja coraz bardziej nas interesuje. Jest jej coraz więcej, do tego stopnia, że płyty są wyimprowizowane często. To jest materiał improwizowany, który jest potem jakoś tam przebierany. Konstruowanie muzyki, żeby nie mówić szumnie, komponowanie, ono na pewno wpływa na to, jak podchodzi się do improwizacji i to improwizowanie bardzo ożywia jakby tą drugą warstwę. W związku z tym to jest dużo tej muzyki jest totalnie improwizowana. Część jest, to są takie jakby osie, których możemy się trzymać. Pewne rzeczy, które są ustalone, ale też czasami cała zabawa polega na tym, żeby to trochę zmodyfikować, nie podawać tego w takiej oryginalnej formie, jak zostało wymyślone. I też to ma bardzo krótki, chyba coraz krótszy dla nas termin przydatności do spożycia, taki, że płyta zamyka jakiś okres, on jest zwykle, nie wiem, dwuletni czy jakiś taki i potem ciężko już nam wracać się do tych samych pomysłów i czujemy, że musimy, musi coś innego, jakieś inne pole sobie znaleźć do tego, żeby się poruszać tam. A macie jakieś na przykład znaki sobie dajecie, że na przykład, nie wiem, improwizujecie i nagle jeden myśli, stary, już wystarczy, już kończymy, to co jest? Myślę, że dodaliśmy do takiego punktu, w którym jakby ten z tym znakiem jest muzyka, którą produkujesz. Ona po prostu, wszystko jest jasne, nie musimy sobie tego znaku mrugać i jakby to zresztą bardzo jest, jakby czasami się zdarza, że pracujemy, mamy możliwość pracowania z innymi ludźmi i w momencie, kiedy ktoś proponuje, że ja wtedy zrobię tak, a ty zrobisz, a ja nie interesuje mnie to w ogóle, bo ja nie chcę się poruszać, to musimy cofnąć, że do podstawówki, wiesz, i na hasło 3-4 zmienić po prostu coś w muzyce. Nie ma recepty i jakby globalnej, uniwersalnej prawdy dotyczącej edukacji w szkole, ale ja z punktu, w którym jestem i w sytuacji, w której gram z Arturem chociażby, nie widzę, żebym miał problem z tym, że edukowałem się sam. Tylko, że jakby cała zabawa polega na tym, że to, że Artur był edukowany w szkole, nie różni się za bardzo od tego, że ja byłem edukowany przez siebie samego, wiesz, by to była... To wszystko bardzo złożone. Tak, to nie jest proste, to nie ma jakby prostej odpowiedzi na to, czy szkoła zamyka. System edukacji, który obserwuję, jest fatalny. Jest fatalny, bo jest przestarzały. I przestarzały nie w sensie informacji, których się dowiadują ludzie, tylko w sensie takim, zawsze taką wypowiedź, że ten system edukacji, który jest, z którym mamy wszyscy do czynienia i którym wszyscy jesteśmy zarażeni, służy tak naprawdę edukowaniu profesorów. Jakbym miał wymyślić taki model najskuteczniejszy, złapać instrument, znaleźć się w mieście, gdzie jest dobra scena muzyczna, chodzić na koncerty i te 17 lat można przeskoczyć w półtora roku, a po 3 latach już grać lepiej niż we wszystkich szkołach i akademiach muzycznych razem wziętych. Ja się w ogóle zajmuję też edukacją ludzi i prowadzę zajęcia z gry na instrumencie. Jakby pierwsze, co mówię, to, że błąd to jest największy, jedyny nauczyciel, jakiego masz. Jeżeli go popełniasz, to się ciesz z tego, że, bo wiesz, bo to jest coś takiego, że to ty go popełniłaś. To jest twój błąd, nikt innego nie popełnił, ty go popełniłaś. Nauczysz się obserwować te błędy i nauczysz się temu przyglądać, nie potrzebujesz się nauczyciela. Odchodzi się od bardzo takiej, moim zdaniem, ważnej rzeczy, którą jest... nazwę tutaj, rzemiosło tego, co robię, że uprawiając muzykę, uprawiasz granie na instrumencie jest rodzajem rzemiosła,
Jeżeli tego nie robisz, jeżeli nie masz kontaktu z instrumentem codziennie i nie ćwiczysz codziennie i tego nie robisz, to się na nim nie nauczysz grać. A jakby te systemy wszystkie są takie, że się tłumaczy, że są takie sztuczki i takie triki, którymi, za pomocą których będzie łatwiej, a wcale nie jest łatwiej. Absent-minded jest tutaj takim pejoratywnym określeniem. Takim, że jak mówię do ciebie, to się zamyślisz chwileczkę i jesteś myślami gdzie indziej. I tak, sorry, o czym mówiłeś? To jest określenie na absent-minded, ale z drugiej strony nas bardzo fascynuje jakby ten stan i bardzo często mówimy o tym i podchodzimy do grania, do takiego procesu, którym nie używasz myśli. Ja obserwując siebie grającego, zauważam, że coraz mniej czasu poświęcę na myślenie. Jasne. Po prostu i jakby też jakby się pojawia jakby odpowiedź jakby o drogę w ogóle, do czego zmierzę. Ja myślę, że w moim przypadku zmierza to do sytuacji, w której ja będę po prostu siadał i grał. Jakby tak. I tak się dzieje w bardzo dużej części koncertów, które gram. Ta wieloletnia praca wyrabia nawyki, praca indywidualna, tak jak on mówił o rzemiośle, i praca wspólna w tym, w tej chwili 20 lat wymieniania się płytami, gadania o filmach, o książkach, o tym, co zrobił kolega, jak ktoś się zachował, czy tak, czy nie tak, czy to było etyczne, czy to nie było etyczne, to tego się nie da w żaden sposób przełożyć. Potem jak stajemy razem na scenie i zamykamy oczy i robimy puf, to jesteśmy razem. I to jest to absent-minded, czyli nieobecnie umysłowo. Nie potrzebujemy umysłu, ani tego, żeby myśleć w danej chwili, że o kurde, jak on zagrał coś tam, to ten. Muzyka jest na tyle specyficzną sztuką, że dzieje się w czasie rzeczywistym i każda myśl po ułamku sekundy jest już stara. W związku z tym to myślenie jest w ogóle narzędziem, które jest nieużyteczne.